Hej, witam Was bardzo serdecznie w odcinku o Miłowie, w którym opowiem Wam trochę o tym, co tutaj się przez te 25 lat od Janie Pawliło, co ja tu zrobiłam i w ogóle co się tutaj dzieje, bo trochę się dzieje. I od razu mówię, że nie będziemy w tym odcinku grać rodzinami, tylko skupię się wyłącznie na analizie drzew genealogicznych i pokażę Wam, kto ma z kim jakie powiązania, kto z kim jest, kto ma z kim dramę, kto ma z kim spinę i ogólnie, co się po prostu tutaj dzieje. I ogólnie postaram się, aby ten odcinek nie był zbyt długi, żebym w miarę Wam to treściwie przekazała i żebym po prostu tego nie rozwlekała bardzo jak się da. Mam nadzieję, że mi się to uda. Trzymajcie kciuki. Ale może zacznijmy sobie w ogóle od rodziny Dreamer. Myślę, że to jest dobry punkt startowy, bo tutaj się sporo stało, a raczej dopiero się stanie, ale to już możecie na pewno wywnioskować z mojego ostatniego odcinka o zasadach gry turowej i tam trochę tłumaczyłam, co się stanie z córką Kasandry i Dariusza. Także jeżeli jesteście ciekawi, to odsyłam do tego odcinka. Także w międzyczasie sobie możemy tutaj wejść. Ach, jak ja kocham to ujęcie. Boże, jak on się na nią patrzy, ona sobie idzie. To będzie chyba takie najgrubsze wydarzenie w tej rodzinie jak na razie, bo jestem dumna z tego planu, jak to w ogóle zaplanowałam. Więc tak, jak wiadomo, gra na początku sugeruje nam, żeby Kasandra wzięła ślub z Donem, ale niestety Don, jak to Don, zostawia ją przed ołtarzem, bo oczywiście inaczej być nie mogło. No i co robi Kasandra? Tak jak sugeruje nam gra również, Kasandra po odrzuceniu przez Dona wychodzi za Dariusza. Ogólnie uważam, że oni do siebie mega pasują. I z tej parki wyszło tutaj dwoje dzieci. Wyszła dwójka dzieci, dwoje dzieci, nie wiem, czy dobrze odmieniłam. Najstarszy jest James, który jest w ogóle bardzo podobny z wyglądu do Darka. Znaczy, on jest taką trochę mieszanką. On jest taką chyba idealną mieszanką genów w ogóle, mi się wydaje. Że on tak w sumie trochę do Kasandry jest podobny, trochę do Darka i tak nie do końca wiem do kogo. Natomiast Diana jest jego młodszą córką. Córką. Jego młodszą siostrą, która znowu z twarzy jest bardzo podobna do Dariusza, ale na przykład karnację ma po Kasandrze. I tutaj w ogóle bardzo mi się w tej rodzinie podoba to, że jeżeli chodzi o dzieci, to wyszła bardzo fajna mieszanka genów. I nie jest tak, wiecie, że jedno dziecko jest podobne bardziej do matki albo do ojca, tylko oni po prostu są tacy różni, a tak znowu do siebie podobni za jednym razem, że po prostu jakaś masakra to jest. I tak jak mówiłam w odcinku o aspiracjach, to z Dianą będzie taka historia trochę smutna, aczkolwiek no ogólnie Diana się bardzo zakochała w synie Dona Lotario i Niny, w Leonie, który jest ogólnie mega przystojny, naprawdę. Bardzo fajne geny dostaną, ale po Ninie i Donie. Nie mogą być brzydkie geny. Diana się po prostu w nim bardzo zakochała. On w niej też, ale jak to Leon? Ma oboje rodziców o aspiracji romansowania, więc on też taką aspirację dostać musiał. I taki właśnie był mój zamysł, żeby on był dokładnie taki sam jak jego rodzice. Ale Diana się tak mega zakochała w nim. I on póki co na razie się tą Dianą po prostu bawi. No i oczywiście Leon w tym momencie ma już dwie dziewczyny, znaczy dwie sympatie. Czyli Diana nie jest jedną jego kobietą. No i Leon sobie tak będzie, wiecie, wegetował. W tym wieku nastoletnim będzie miał tam jakieś dziewczyny. Potem będą w koledżu razem zapewne i tam też planuje jakąś fajną dramę. W ogóle, żeby on się jej oświadczył, ona przyjmie te zaręczyny, ale do ślubu na szczęście nie dojdzie, ponieważ mam taki plan, żeby Diana go przyłapała na zdradzie. No i wtedy Diana się opamięta, zerwie zaręczyny, w ogóle do nas, nie do nas, Jezus, Leona spoliczkuje, w ogóle go powyzywa i wtedy Leon stwierdzi: Boże, jak ja tą Dianę kocham. I będzie chciał odzyskać jej względy i będzie się bardzo starał, w ogóle zmieni swoje życie o 180 stopni. A czy Diana będzie chciała go z powrotem? Tego się na razie nie dowiecie i na razie sama nie wiem, jak to zrobić. No, na razie ona jest nastolatką, jest na początku grupy wiekowej, więc ciężko mi powiedzieć, czy w ogóle będę coś chciała tutaj takiego zrobić, ale wraz ze wzrostem ich wieku będę jeszcze myślała o tym, jak to rozegrać. A, i w ogóle zapomniałam jeszcze wspomnieć, o Jezu, James, ale gdzie pryszcze wywaliło. Masakra. Zapomniałam w ogóle wspomnieć jeszcze o tym, że James, kiedy się dowie, co zrobił Leon, to go tak pobije, że chłop po prostu nie wyjdzie z tego całą. Ale nieważne, jeżeli chodzi o Jamesa, to James jest w związku z córką Esmeraldy i Jana, czyli Jennifer i Johna, tak, okej. Ale mają dosyć fajną chemię oni oboje.
ona w ogóle ma pragnienie rodziny, on ma bogactwa, więc tak nawet w sumie spoko. Więc chyba o tej rodzince by było na tyle, ale skoro jesteśmy teraz przy rodzinie God, to możemy sobie przejść do rodziny God. Tylko czekajcie, muszę sobie zmienić dom. W ogóle teraz się zorientowałam, że raz nazywam Simów imionami angielskimi, a raz polskimi, także musicie mi to wybaczyć, ale po prostu czasami łatwiej mi mówić po polsku, żebyście też zrozumieli, bo niektórzy grają po polsku, niektórzy po angielsku, więc wybaczcie mi to. Dlaczego przy wejściu do rodziny pokazuje mi się ten paszczur? Boże, nienawidzę jej, po prostu jej nienawidzę. I tak pomyślicie pewnie, że się na nią uwzięłam, ale nie. Ja wam wyjaśnię, czemu jej nie lubię, ale na początku wejdźmy sobie w drzewo genealogiczne, bo od tego trzeba zacząć. Tak więc może zacznijmy od Diny. Tak jak wiemy oczywiście, Dina na początku gry bardzo chce być bogata i marzy o ślubie z Mortimerem. Może nie o samym Mortimerze, ale o jego pieniądzach. Dina wyszła za Mortimera i z tego związku urodziła się Cornelia. Boże, i to jest, powiem wam, najpiękniejsza simka w moim całym Miłowie. I ja to powtarzam po prostu chyba w każdym moim filmie, który już był. I naprawdę, ona jest po prostu przepiękna, no. Ona jest takim idealnym połączeniem Diny i Mortimera. Po prostu jej twarz to jest totalna kopia Diny Caliente, a wiecie, oczy i włosy po Mortim. I po prostu nigdy nie miałam tak pięknej simki w Miłowie. Natomiast trzeci mąż Diny, bo miała ich trzech, pierwszy był Michał, następny był Morty, a teraz jest William, którego stworzyłam sama, ponieważ nie widziałam w Miłowie żadnego fajnego kandydata na jej męża, który byłby w miarę przystojny i z którym miałaby fajną chemię. Jakoś tak mi, wiecie, nikt nie pasował. I po prostu stwierdziłam, że a, stworzę sobie kogoś. Dawno nie tworzyłam w sumie, to jest chyba jedyny sim, którego stworzyłam w tym mieście. I wiecie, ja myślałam, że z takiego związku będzie po prostu idealne dziecko. No ja myślałam, że skoro Dina jest taka piękna, no bo ona jest naprawdę piękna, i z Williama, który jest ogromną hotuwą i po prostu, no, wyszedł mi on genialnie, będzie ładne dziecko, będzie piękne dziecko. Ale no, nic bardziej mylnego. Niestety narodziła się Catherine, która może nie jest zbyt brzydka z wyglądu, ale naprawdę mogła być ładniejsza, mogła dostać ładniejsze geny, a tak naprawdę ma strasznie podłużną twarz, ma nos w ogóle strasznie wysoko. Do jej wyglądu zbytnio nic nie mam, ale do charakteru. I słuchajcie, tutaj się dzieje drama. Ja ogólnie do Catherine nic nie miałam. Serio, bo ona po prostu jest, no z wyglądu może nie jest taka ładna jak Cornelia, ale wiecie, wygląd to nie wszystko, ale po prostu Catherine odziedziczyła takie cechy charakteru paskudne, że ona w ogóle jest mega leniwa, jak jej matka w sumie, ale ona ma dosłownie jedną kreskę bycia miłym. W sensie, wiecie, jest strasznie niemiła i ona odkąd zaczęła być nastolatką, dosłownie przychodziła do Corneli i w ogóle ją obrażała, tak wiecie, po prostu z dupy. Ona po prostu przychodziła i tak sama z siebie miała takie interakcje z nią, że po prostu chciała ją albo zwyzywać, albo coś zrobić i mówię, Jezu, co w ogóle, dlaczego ona jest taka niemiła, no nie? Bo na przykład jej ojciec i matka mają 6 kresek bycia miłym i myślałam, że ona będzie w miarę spoko, ale ona jest taka niemiła, ona jest taką hamową i po prostu ja jej strasznie nie lubię, dlatego dała mi najgorszą aspirację, jaka jest możliwa, czyli romansowa. No i w ogóle ona i Cornelia są największymi wrogami i Catherine bardzo długo podpuszczała Cornelię. Wiecie, po prostu podchodziła, znaczy potem to robiłam to już świadomie, po prostu stwierdziłam, że skoro jej nie lubi, no to będą po prostu wrogami, no coś się musi dziać, no jakaś drama musi być. I potem, wiecie, sama dawałam takie interakcje, że na przykład obraź albo walnij w twarz, nie chcę tu mówić brzydkich słów. No i potem w końcu stwierdziłam, że Cornelia nie wytrzymała i sama pobiła ją i wygrała tą walkę. Cornelia ją wygrała. No i tak one sobie właśnie żyją. Nienawidzą się. Wracamy do drzewa i Cornelia, ta moja piękna simka, jest w związku z najmłodszym synem Balbiny Biedak, który na starcie gry jest w brzuchu matki. I na początku miałam związać Cornelię z synem Balbiny, drugim w kolejności, czyli z Beau. Beau Brook, nie wiem jak to on się nazywa w oryginale, chyba Błażej, tak mi się wydaje. I na początku miałam związać ich ze sobą, jakąś dramę zrobić między braćmi, ale stwierdziłam, że w sumie Beau miał w ogóle, on w ogóle miał chyba złą chemię z Cornelią, więc stwierdziłam, dobra, nie ma sensu w ogóle, bo jakby oni mieli obydwoje z nią fajną chemię, to wtedy bym pomyślała trochę o jakiejś dramie, ale tak naprawdę ona miała tylko dobrą chemię z Chandlerem. No ale kończąc wywód o rodzinie God, no to właśnie tak to wygląda. Cornelia jest sobie z Chandlerem, Catherine będzie bardzo romansowała na prawo i lewo i z laskami, i z facetami, taki mam plan dla niej. A później chciałabym ogólnie, żeby ona w jakiś tragiczny sposób umarła.
taką mam wizję i proszę mnie nie oceniać. Ogólnie ja rzadko zabijam Simów, ale jej tak nie cierpię, że po prostu ona skończy tragicznie za to, że się wyżywała na swojej siostrze. Tyle. Ale słuchajcie, to nie jest koniec dram. Ja bym zapomniała w ogóle powiedzieć Wam o najważniejszym, bo jest taka jedna zaplanowana przeze mnie drama, która po prostu jest takim idealnym zwieńczeniem całej historii rodziny God. Bo to, że te siostry się nienawidzą, to jest nic, naprawdę. To jest po prostu nic, to jest kropla w morzu. Ja Wam opowiem teraz o czymś, co ja wymyśliłam i co uważam, że jest po prostu genialne, więc zamieńcie się w słuch. Słuchajcie, plan jest taki, bo ogólnie Cornelia wychowała się z Aleksandrem w jednym domu. I oni mieli mega dobrą relację, ale później, kiedy Aleksander się wyprowadził, bo bardzo nienawidził Diny, to jakoś kontakt im mega zanikł, no nie? I słuchajcie, mam taki plan, że Cornelia pójdzie do koledżu i jak z niego wróci, to Aleksander powie jej w tajemnicy, że jej matka Dina maczała palce w zaginięciu Belli. Tak sobie to wymyśliłam, że wiecie, że po prostu Aleksander jej powie, że to Dina i Nina są odpowiedzialne, oraz Don oczywiście, za zniknięcie Belli. Wtedy Cornelia się tak zdenerwuje na swoją matkę, że jest w ogóle morderczynią, że jest odpowiedzialna za porwanie pierwszej żony jej ojca i wywali ich wszystkich z domu, na bruk. Dina, która zawsze chciała być bogata, zostanie po prostu biedna jak mysz kościelna. Jej córka Catherine tak samo. Jedynie będzie mi trochę szkoda Williama. I chciałabym, żeby Cornelia miała z nim mimo wszystko jakiś kontakt. I może też w ogóle sam William zostawi Dinę, kiedy się dowie o tym, co ona zrobiła. Nie wiem, ale muszę to jeszcze trochę dopracować. I wiecie, ogólnie Cornelia jest taka, wiecie, miła, posłuszna, ale jak dowie się, co zrobiła jej matka, to uwierzcie, będzie do tego zdolna. I ja po prostu uważam, że to jest idealna drama. Muszę trochę dopracować to jeszcze, ale koniecznie musiałam się tym z Wami podzielić, bo uważam, że to jest po prostu piękne. Okej, teraz pora na trzecią rodzinę w tym zestawieniu i będzie to również rodzina God, a tak właściwie to Aleksander Ćwir. Boże, czy on naprawdę chce, żeby ona znowu była porwana przez kosmitów? Aleksander, czy ty sobie jakieś jaja za przeproszeniem robisz? I tutaj widzimy Aleksandra, który ożenił się z Lucy. I tak naprawdę nie do końca mi oni do siebie pasowali, ale w sumie mają trzy pioruny chemii. Dlatego też stwierdziłam, że będą razem, bo byli akurat dziećmi na starcie gry. Dlatego mówię, dobra, niech sobie będą razem. Lucy będzie miała pragnienie zdobywania wiedzy, Aleksander też. I będą sobie razem tworzyć kosmiczne dzieci. Lucy i Aleksander mają córkę, Wiktorię, oraz mają jeszcze jedną córkę, jednak to jest przybrana córka Aleksandra, a jest to córka Lucy, ponieważ Lucy została porwana przez kosmitów, ale było to tak, że ona została porwana, ale ciążę kosmiczną zrobiłam jej już kodem. Miałam sprawić, że to Aleksander będzie porwany przez kosmitów i będzie w kosmicznej ciąży, ale Aleksander nie ma zbyt ładnej twarzy, więc stwierdziłam, że Lucy chyba da lepsze geny temu dziecku, więc tak, więc mają dwie córeczki i jest to Victoria i Bellatrix. Także tutaj chyba w sumie na tyle. Nudy, nie ma o czym opowiadać, idziemy dalej. Okej, oto czwarta rodzina w dzisiejszym zestawieniu i jest to rodzina Burb, czyli w polskiej wersji jest to rodzina Huck, w której zamieszkuje John, Jennifer oraz Jasmine. Jeśli chodzi o tą rodzinę, to tak naprawdę nie mam tu zbyt wiele do opowiadania, ponieważ, no wiadomo, Jennifer jest z Johnem, na starcie gry mieli córkę Lucy, ale no, o niej już opowiadałam. I urodziła się im Jasmine, która jest identyczna jak Lucy z twarzy i mówiłam Wam już, że ona jest w związku z Jamesem Dreamerem. Oni sobie tutaj żyją w takim domku i u nich akurat żadnych dram nie ma. To jest taka rodzina, która ma z każdym dobre relacje, z nikim nie ma żadnych spin i to jest taka rodzina, wiecie, ona po prostu żyje z każdym w zgodzie. Żadnych po prostu dram. Tutaj się nie dzieje nic. Tutaj wszyscy żyją długo i szczęśliwie. I to jest właśnie Chandler Brooke, który jest w związku z Cornelią. Jezu, dlaczego jego też tak wysypało? Musisz jakąś maść wziąć, człowieku. Jak wiadomo, na starcie gry Balbina miała dwóch synów, jednego miała w brzuszku i stwierdziłam, że chciałabym, żeby jeszcze wzięła z kimś ślub i po prostu wzięła ślub z takim gościem Armando Cox, który jest miastowym. Ogólnie on jest od niej sporo młodszy, ona w ogóle już jest staruszką, także trochę śmiesznie. O Damianie nie będę dzisiaj mówiła, to zostawię sobie na kolejny odcinek, bo do niego zaraz przejdziemy. No i Balbina z Armando mają jeszcze córkę, Serinę, która w ogóle jest bardzo ładna, ale ma identyczny nos po ojcu i trochę takiej to dodaje uroku moim zdaniem. Ale no spory ma ten, no zaraz Wam pokażę zresztą.
No od boku może nie wygląda zbyt atrakcyjnie, ale... Ale ogólnie ona jest naprawdę ładna. Tak więc oni sobie tak żyją w czwórkę, dwóch synów już się wyprowadziło. No i Balbina ma otwartą swoją własną piekarnię, która bardzo fajnie prosperuje. I też planuje, żeby w tym domu została jej córka, żeby Chandler się wyprowadził do domu gotów. Jak się już ożeni z Cornelią. Wtedy po prostu Serena zostanie tutaj w tym domu i przejmie biznes po mamie. Już się uczy gotować, także będzie tutaj jej następcą. I na sam koniec tego zestawienia mamy rodzinę Brooke i w tej rodzinie mamy dosłownie tylko dwie osoby. Jest to Beau, który dosłownie wrócił z koledżu, ale nie wrócił stamtąd sam, ponieważ wrócił stamtąd z piękną Carol. I po prostu jest tak piękna, on się po prostu od razu w niej zakochał i ja się też w niej zakochałam od razu i stwierdziłam, że... Bo on, ogólnie Beau miał w koledżu romans z inną kobietą, kiedy Carol jeszcze nie była taka dla niego zbyt dostępna, a tamtą drugą z łatwością poderwał. I nawet nie wiem, czy on nie ma jeszcze wciąż w kontaktach tej babki jako miłość. Poczekajcie, no ma. Tak, to jest jakaś Catherine, znowu Catherine. On się z nią rozstał właśnie i tam była między nimi jakaś tam miłość, taki romansik przelotny, ale ja stwierdziłam, nie, to Carol musi być tą jedną, jedyną. I oni mieli w ogóle tak dobre relacje, ale Carol była taka trochę niedostępna na początku, ale to się też zmieniło. I teraz sobie żyją razem, dopiero co wzięli ślub, także jakieś dziecko pewnie zaraz też będzie. Tak oni sobie żyją. Czy jakieś dramy będą między nimi? Raczej nie. Chcę, żeby tak mieli udane małżeństwo, raczej nie planuję żadnych dram, ale kto wie? Nie no, raczej nie. Poza tym nie przepadam za robieniem dram, ale myślę, że tutaj będzie akurat bardzo udane małżeństwo. I to by było na tyle w part 1. Oczywiście part 2 również będzie. Mam jeszcze 5 rodzin do omówienia i będą to rodziny Pleasant i Lothario. Tam będzie sporo dram, uwierzcie mi. Nie wiem, czy aż tyle, ile było w dzisiejszym odcinku, ale również się trochę tam zadzieje, więc będę musiała to zrobić w oddzielnym odcinku. Także no co, żegnam się z Wami, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Pamiętajcie w ogóle o subiku, o komentarzu koniecznie oraz o lajku w górę, będę bardzo wdzięczna. Także żegnam się z Wami i do następnego odcinka. Cześć!